Witam wszystkich. Powiem wam, że doprowadziłem swój organizm do tak skrajnego wyczerpania, że pomimo przespania, już przed 21 spałem i do 9 rano, to chodzę nieprzytomny. Już jestem po kawie, z 10, a mi się kręci w głowie i no, także nie polecam takich akcji, żeby robić 5000 km w 4 dni. Wczorajszego dnia, można powiedzieć, dobrze nie pamiętam. Więc tak, mieliśmy wczoraj te próby pobierane na tym z wyzwaniem X. No i tam jakieś przebitki widzieliście w wczorajszym filmie. A jak chcecie więcej się dowiedzieć, no to zapraszam do zapisania się do X Lettera. Tam wszystko na bieżąco będzie omawiane, opisywane, bo ja nawet dokładnie nie wiem, co wczoraj się działo. I tak, piękna pogoda jest, więc trzeba się zabierać za jakieś siewy. Ziemia jest mokra, za siewy się nie da. Muszę pojechać kupić jakiś nawóz do kukurydzy, przyszykować siewnik, zdjąć tą bronę aktywną i ją podszykować, wymienić zęby, ona już jest sprzedana. Został tylko ten Rototiler, który też trzeba by gdzieś przetestować, ale powiem wam, że nie wiem, czy uda mi się teraz przetestować gdzieś go, bo nie mam za bardzo gdzie. Tato mi już siewnik trochę, jak mnie nie było, podszykował mi, uruchomił mi tutaj regulację tego dawkowania nawozu, bo tu było zardzewiałe. No i tak, tutaj widzę, że teraz wyciągnął talerz, bo tutaj jest skordowana jedna rurka, trzeba byłoby dorobić. Na resztę za bardzo nie ma czasu, żeby przygotować, aczkolwiek musimy jeszcze go zwężyć, bo on jest na 80. Nie wiem, dlaczego popularne we Francji jest siew kukurydzy na 80. Jaki to ma cel, to powiem wam, że jeszcze nie udało mi się ustalić. Może to ma związek z rozstawem ciągnika? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo teraz akurat dobrze chyba na 80, to chyba dobrze pasuje tutaj ten rozstaw, że pasuje wrzątki, nie wiem, powiem wam szczerze. No i tak, muszę jeszcze podjechać do Dziekanowa, Moroczyna, i tam testują, znaczy przyjechał tam w nasze rejony ciągnik autonomiczny, dzwonił do mnie ten pan z tych pokazów, żeby mnie chciał przyjechać zobaczyć. Z wielką chęcią pojadę, zobaczę, nagram coś dla was, zobaczę dla siebie, nagram coś dla was, więc zaraz się wybieram, tylko nie mam samochodu. Chciałbym może Mercedesem pojechać z przyczepką po nawóz, ale o, weź to teraz wyjedź ładowarką, trzeba to też się doprowadzić. Tutaj też niby człowiek nie chce błota tego na ten kamień naciągać, więc tym ciągnikiem wycofam i będę musiał umyć koła. No bo im więcej takiego wyciągania ziemi, no to zaraz będziemy mieli z powrotem to samo na podwórku, co mieliśmy, więc trzeba trochę przypilnować tego. Znaczy, tu jeszcze ma możliwość wycofania tutaj i po prostu myjką umycia, i tamtędy już można wyjechać, tylko gorzej właśnie, żeby już nie wjeżdżać przez jakiś czas, żeby tu wyschło do hali, bo jeszcze nam w hali brakuje tylko błota, to mówię, to już wrócimy do punktu wyjścia, więc ładowarko też wyjadę. I mam nadzieję, że zanim będę przyczepiał opryskiwacz, to troszeczkę tutaj przeschnie. Dobra. Trzeba się za coś wziąć. Moli. Powiem wam, że to było to doprowadza mnie do szału. Ile to jeszcze trzeba będzie pieniędzy wysypać, żeby tu nie było tego błota, to nie wiem, kiedy to się stanie. Umyłem trochę. No ale co, jak to dalej jeżdżę po tym błocie? Zacząłem się kręcić, mówię, może trochę
oczyszczę, no ale cały czas się klei. To i tak bieżnika nie ma na tych oponach. Nic, ustawiłem do słońca, może wyschnie i jeszcze się trochę pokręcę i wtedy już może odpadnie to. To było to z tych kół. No a jeszcze mam niedokończone te jedynki, bo było zimno. Regulację zrobiłem, ale na części, na 8 hektarów, jeszcze 8 hektarów muszę zrobić tę jedynkę 4APRO. No i tato jeszcze ma te jedynki nieporobione i regulacje. Zmienił ten zawór z agroplastu i tylko mówił, żeby mu jeszcze tu poustawiać. Będę musiał mu to poregulować. Powiem wam, taki fajny, solidny to jest. Ten plastik, czuć, że to jest taki, że nie jest jakieś tam miękkie te dźwignie. Tej fajne. No i co najważniejsze, bardzo fajne to rozwiązanie, które mi się podoba. Blokowanie. Czekajcie. O! Blokowanie tego. Jak się wyreguluje te przepływy? Już wyregulujemy. To, żeby dziecko, bo zawsze ważne dziecko, bo jak byłem dzieckiem, to też gdzieś tam się pchałem i coś tutaj dłubałem przy opryskiwaczu, chociaż kręcić raczej nie kręciłem, no ale tutaj takie małe pokrętło, no to dziecko na pewno może pokręcić, więc już mamy problem. A tak jak sobie poregulujemy, to sobie zamykamy i już nam nikt tutaj nie... O, a dziecko na pewno nie da rady tego. Albo nawet nie będzie wiedziało, że to się tak wyciąga i reguluje. No, także rozdzielacz stałociśnieniowy. Tutaj mieszadło chyba jest. No, jeszcze ma tutaj drugi zawór do regulacji. Tu jest główny, a tu jest ten proporcjonalny do tego, do ustawiania ciśnienia roboczego, nie? Główny zawór. Tutaj mamy filtr przez, no, samoczyszczący z przezroczystą obudową. No i tu mamy sekcję, ale to fajne. Takie naprawdę solidne to jest. Bardzo mi się podoba. No i też zobaczcie, tato pomimo swojego wieku nie próżnuje, nie posiedzi w miejscu. Posprzątał tutaj, przyszykował już, żeby zalewać. I też będziemy tutaj zalewać, żeby to już zrobić posadzkę. Tu do mnie przyjechało jeszcze wapno, polkalk. To mam na te nowe dzierżawy, co mi doszły. Tam jęczmień mam posiany. Jęczmień mam posiany i tam będę to stosował pogłównie. Pogłównie to wapno, jak już się obrobię. Piękna pogoda. To i dźwięki iście wiosenne. Tu kosiarka. Jakaś glebogruzarka, to jakiś traktorek, robota wszędzie idzie dookoła. Co wam jeszcze powiem, co do, już mi troszeczkę lepiej, troszeczkę już mogę lepiej myśleć i powiem wam tak, bo dzwoniłem też do mojego agronoma, taka śmieszna historia właśnie, i mówię mu, że czy mają nawóz NPK, nie? No mamy. No mamy. A ja zamiast zapytać cenę, to pytam się, a ile macie? A on mówi, 140 ton, wypisać ci. A ja mówię, nie no, czekaj, bo jestem nieprzytomny. Ja mówię, bo... Dochodzę do siebie, mówię, cenę chciałem zapytać. I się uśmialiśmy, no dobra. Ale jeszcze wróćmy do tego. Tak chodzę, jeszcze sobie przypominam wczorajszy dzień. Wróćmy do tego produktu z wyzwania X i powiem wam, że no nie spodziewałem się takich efektów. Nie spodziewałem się takich efektów, dlatego że pszenicy nie było widać, nie było widać połanie, te tutaj, że bez produktu, kontrola, obniżone nawożenie i z produktem pełne nawożenie, że nie było tego po prostu widać. Jeszcze RSM-em ta pszenica popalona, więc w ogóle to wszystko.
wszystko tak wyglądało. No i no tak mówię, nie, nic tu nie widać, nie? Jeszcze tak mówię do Grześka. Ja mówię, będzie coś widać? I ja mówię, ale te panie tak wykopały taki kwadrat ziemi głęboko z każdej ten. Także nie było wybierane jakieś tam roślinki, tylko po prostu kwadrat z ziemią i tutaj dopiero ładnie czyściły z korzonków. No i jak zobaczyłem te korzenie, to ja się zapytałem, czy to z mojego pola, nie? Także byłem naprawdę w szoku co do pszenicy, co do rzepaku też, aczkolwiek tutaj no w rzepaku no też nie było widać żadnej różnicy. Patrzyło się wszystko cały czas tak samo, ale jednak jak już się wyrwało te rośliny, też z ziemią, te próbki jak były pobrane i jak już się to wszystko położyło na tej białej plandece, korzenie też umyte, wszystko, no to też było widać różnicę. Ten rzepak, korzeń to tak może jakiś tam nie było tak wielce różnicy widać, aczkolwiek grubość korzenia była większa. Więcej życia miała ta roślina, czyli więcej tej materii, liści, łodyga grubsza, rozgałęzienia. Jak leżały te rośliny, no to taka mało mniej rozgałęzień bez produktu było i po prostu taka płaska, leżała płaska na ten. A te tak aż do góry były podniesione. Mam to zdjęcie, to wam wrzucę. Jak od boku robiłem zdjęcie, to widać było po prostu różnicę, jak leżała nawet, że ma więcej rozgałęzień i te rozgałęzienia tak wystawały do góry, nie? Także jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak to wygląda. Nie mogę się doczekać, jak zastosuję to w fasoli. To będzie w formie zaprawy. No i w kukurydzy. W jęczmieniu nie będę stosował, bo to jęczmień browarny, więc raczej tam, jakby to był na pasze, no to można by było tam też zastosować. A browarny to tam jednak trzeba uważać z tym białkiem. W sumie, no nie wiem, można by było też spróbować, ale mówię, kukurydza będzie rzepak, pszenica i fasola u mnie. Dobra. Przełaziłem cały dzień, można powiedzieć. Nie no, byłem już na tym, film będziecie też widzieć, z tamtą kamerką nagrałem z tego robota. I wieczór i trzeba się wejść za robotę. Tradycyjnie nic się nie zmieniło. No i jeszcze tak. Wkurzałem się tym, że mam koła oblepione błotem w ładowarce. No ale oczywiście nie pomyślałem, co można zrobić. Dopiero teraz mi przyszło do głowy, że przecież mogę podjechać ciągnikiem. Tfu, jakim ciągnikiem? Czy mogę podjechać pod ładowarkę tą lawetą z tym agregatem. I nie muszę tą ładowarką wjeżdżać tutaj w ten kamień i ją zrzucić po prostu z przyczepy, bo potrzebuję przyczepę. Muszę pojechać po nawóz. No i tak, że mówię, tak się źle czuję, bo taki jestem skrajnie wyczerpany. Mój organizm jest tak skrajnie wyczerpany, przemęczony, że Aż mnie to wkurza, nie? W ogóle nie myślę, co robię. Nie myślę, co robię. Proste jakieś tam czynności komplikuję sobie. Dobra, zrzucamy to i muszę pojechać po nawóz. Bo dzisiaj piątek, już to sobota. Zaraz to, która jest godzina? Zaraz zamknę pewnie. 14:30.